Tak. Proszę cię, przełóż tutaj od razu. Dawaj, tutaj. Dawaj. Chodzi. Co tam zimie? Co tutaj mamy? Zostawmy go. Gdzie? Rozegnij, panie młodzież. Tak, i przełóż. Ktoś się czeskiem zajął? Telefon, Artur. Telefon na pogotowie. Mamy nieprzytomny, oddychający. A dziecko? Otwarte złamanie na udzie. Silny wycisk. Nieprzytomna, oddychająca. Co z dzieckiem? Skręcać? Przytomne dziecko? Nie. Godzinę podaj. Uwaga, ogień, panowie, ewakuacja. Chodź do mnie ktoś. Artur! Ktoś jest w samochodzie? Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Halo, jak się pan czuje? Pan jechał tym samochodem? Ktoś jeszcze z panem jechał? Dobra, bo ja nie. Dobra, ja ci pomogę. A, dobra. Pan jechał sam, czy z kimś pan jechał? Stabilizuj głowę. Mam głowę. Widoczne krwawienie, weź apteczkę. To co widzisz na pokoju? Proszę mnie. Co się stało? Jak tam? Okej. I co? Dawaj ten, dawaj klodofik, zgadzę. Dalej, chwili nie mogę. Nogi bolą? Spokojnie leży. Tylko za tym boli brzuch, łatka? Leczysz się na coś, twarz się boli, tak? Leczysz się na coś? Sam jechałeś? A co jadłeś ostatnio kiedyś? Dzisiaj rano, a co jadłeś? A na coś jesteś uczulony? Nie jesteś uczulony. A tu zobacz, przez tą ręką dziwnie. Moment, ale on ją trzyma normalnie. Dobra, dawaj mi tą gazę. Czekaj. Nie ma żadnych w badaniu nic nie wybadałem. Dobra. Tak, trzymaj go, stabilnie, zaraz spokojnie, przylecę. Spokojnie. Spokojnie. Telefon jest zabezpieczony. Nic się nie dzieje. Tam mamy coś do niego. Spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Samochód jest zabezpieczony. Odpowiednio. Czy mi pamiętasz, co się stało? Żyła wtedy, tak? Co do fiksu tam nie było. W tej drugiej apteczce zobacz.
Za chwilę zobaczymy. Momencik, najpierw zacznijmy od tego. Okay, ogólnie proszę o dostać, czy ustalił pan z tamtych poszkodowanych, których wcześniej pytałem? Czyli tak, tak, nie odbiegają, kobieta nie oddychają, nieprzytomna, nie oddychająca. Dziecko również nie oddycha. Ten trzeci poszkodowany to jest mężczyzna, kobieta, dorosły. Mężczyzna w wieku 30 lat. Oddycha? Oddycha. Samodzielnie? Samodzielnie. Potoki, czy nie? Oprócz stłuczenia na głowie nic poważniejszego nie ustalił. Dobrze, wysyłam dodatkowe jednostki. Okay, dzięki. Artur. To pani Mateja, Jeszcze ze mną tutaj, tak, wszystko w porządku, jest w dobrych rękach, mistrzowie świata i okolic. Teraz będzie się troszkę cieplej. To jest wszystko w porządku. 2 minuty do końca zadania. Powiedz mi, gdzie jechać do roboty, z roboty, pamiętasz? No? Troszkę wolnego. Mam tutaj. Nie pamiętam, tak? Wyjdź, Andrzej. Zrobiłeś coś? Pomogę. Na pewno? Tak, tak, tak. Panie prezydencie, coś z tego zrobią. Wyklepią, będzie z tego jeszcze godzinę. Wiesz, jak się czujesz teraz? Dobrze, już mniej boli? Przestało boleć? Powiedz mi tam, ten telefon, coś tam ważnego masz? Uwaga! Czas, stop. Zatrzymujemy działania. Bardzo dziękuję panowie. Sprzątacie swój sprzęt. Wszystko co jest do wyrzucenia zbieramy w jedno miejsce, tutaj do reklamówki. Tak, swój sprzęt, resztę zostawiacie. Tylko swój sprzęt. To co jest jednorazowe i do wyrzucenia, wyrzucamy. Reszta sprzętu, który jeszcze się nadaje, to zabieramy. Tutaj jest tak duże, jakby mógł prosić, żeby tam każdy ze swojego poszkodowanego pozbierał rzeczy, wrzucił i będzie nam bardzo miło. Dbamy o porządek na miejscu. Tą folię chcecie odzyskać? Tak, jak nie jest uszkodzona, może się przydać. Ona nie jest uszkodzona, tylko rozwinięta. Proszę, żeby panowie odłożyli. Teraz tak, gdzie mam staż odłożyć? Tylko, co nie warto, może zostać. Tylko.